Trudno z czymś takim dyskutować. Mamy drugi argument. Znamy się na tym, czym się zajmujemy, już jesteśmy doświadczeni i możemy wskazać, że tutaj remont, jeżeli chodzi o te ściany, tutaj trzeba będzie jakieś wygładzanie zrobić, inne rzeczy. Potrafimy powiedzieć, ile to kosztuje. Potrafimy przedstawić kosztorys, który jest przedstawiony w sposób bardzo wiarygodny, no bo też opiera się na faktach. Zaraz możemy zadzwonić do trzech ekip na szybko, zapytać, one potwierdzą. Nawet z gazety czy z ogłoszeń. Tak? I mamy trzeci argument, naszą zdolność kredytową. I zobaczcie, jak silna jest kotwica osoby, która występuje właśnie jako taki kupujący, jako flipper, versus stanowisko osoby, która jest sprzedającym, który nie przygotował się do tego spotkania. Czyli znowu mamy też wagę przygotowania. Argumenty są bardzo istotne, bardzo wzmacniają kotwicę, bardzo wzmacniają naszą narrację.